Witam Państwa. Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy dzisiaj nasze poranne pasmo publicystyczne. Pierwsi goście: Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Tadeusz Chrzan, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Państwo posłowie w drodze do Warszawy na dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie rozporządzenia prezydenta o wprowadzaniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią. No właśnie, jak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zagłosuje, bo jest projekt odrzucenia tego rozporządzenia. Państwo będziecie za czy przeciw? Stan wyjątkowy to jest jeden z nadzwyczajnych stanów, które można wprowadzić w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa, między innymi. Czy takie zagrożenie istnieje, to my właśnie chcemy się dowiedzieć na ten temat właśnie podczas tego posiedzenia Sejmu, bo czytając uzasadnienie rozporządzenia, które wprowadza stan wyjątkowy w Polsce, to skupia się ono, można powiedzieć, jedynie na ograniczeniu wejścia dziennikarzy na teren właśnie tej strefy przygranicznej objętej tym stanem wyjątkowym, aby przestali przekazywać informacje i przekazali jakby ograniczenie, miałoby to na celu ograniczenie dostępu do wiedzy obywateli. Sytuacja jest trudna i wszyscy o tym wiemy. Należy faktycznie podejmować szybko działania mające na celu wspieranie bezpieczeństwa granic. Oczywiście też mamy do czynienia z trudną sytuacją humanitarną na granicy, bo tam wciąż koczuje 32 osoby, konkretne osoby, więc należy też rozwiązać ten problem. Rząd ogranicza, bo mamy dzisiaj, nie tak dawno, właśnie w piątek, dwóch dziennikarzy, Onetu dostało zarzuty za to, że relacjonowali to, co dzieje się w tym pasie przygranicznym, a należy pamiętać, że ostatnio to, co działo się w Afganistanie, byli korespondenci. Kiedyś w Syrii byli korespondenci. Wojna w Jemenie, możemy sobie wejść w internet i odszukać informacje na ten temat, zarówno jeśli chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa, jak i zagrożenia jakby i sytuację humanitarną w tych poszczególnych państwach. Dlatego my też chcemy wiedzieć, jaka jest sytuacja, znać rzeczywisty przekaz, chcemy wiedzieć, co jest faktycznym uzasadnieniem. Dzisiaj o godzinie 15 będziemy mieć klub i podejmiemy decyzję. Panie pośle, pani poseł spojrzała na pana, mówiąc, sytuacja jest trudna. Rzeczywiście podziela pan tę diagnozę i czy podziela pan argumenty rządu, który wnioskował o wprowadzenie stanu wyjątkowego? Tak, szanowni państwo, tutaj rzeczywiście trzeba się zgodzić z panią poseł, że sytuacja jest trudna i niebezpieczna. Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, że nasz sąsiad testuje szczelność naszej granicy, testuje szczelność granicy Unii Europejskiej. Stąd też odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo Polaków, mieszkańców Polski, ale też za bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że tak naprawdę to jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Bo to są takie określenia, które używamy od czasu, jak pewnie nie Rosjanie, ale nie wiadomo jakie siły zajęły Donbas, zajęły Krym. To też najpierw była prowadzona wojna hybrydowa. Ja przypomnę państwu, jestem przekonany, pani poseł, że nie podejmiecie decyzję na klubie, ale podejmiecie decyzję o debacie na Sejmie i będą państwo głosować za utrzymaniem tego stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym oczywiście. Szanowni państwo, to co się dzieje na granicy to nie jest żaden festyn, to nie są żadne występy. To jest poważna sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Polski. Stąd też trzeba sięgnąć po nadzwyczajne środki. Myślę, że warto o tym powiedzieć, oczywiście nikogo nie strasząc, tylko wskazując na powagę tej całej sytuacji. Ostatnie wypowiedzi, czy też ostatnie doktryny, jakie wypowiada szef sztabu generalnego wojsk rosyjskich, niejaki Gierasimow, on mówi o tym, że dzisiaj poza militarne środki prowadzenia konfliktu są ważniejsze jak środki militarne. I o tych pozamilitarnych środkach mówi o tym, że to są środki polityczne, środki ekonomiczne. I uwaga, on o tym pisze wyraźnie. To można znaleźć w internecie, to nie są tajne dokumenty. Środki humanitarne. To są te środki, które mają posłużyć do manipulowania opinią społeczną naszych, ich przeciwników. Tak? I dzisiaj, no proszę zwrócić na to uwagę, właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia.
niby humanitaryzm, niby żądają od nas empatii, od naszych służb empatii, ale tak naprawdę to wszystko się wydarzyło po drugiej stronie granicy. Więc to zachowanie dzisiejsze parlamentarzystów, ale też i wielu dziennikarzy, nieodpowiedzialne zachowanie, po prostu wpisuje się jak najbardziej w tą nową doktrynę prowadzenia konfliktu zbrojnego, o której mówi szef Sztabu Generalnego Wojsk Federacji Rosyjskiej Walery Gerasimow. Sformułowanie wojna hybrydowa, czy też jak pada w uzasadnieniu rozporządzenia postać wojny hybrydowej, to jest jedno, a z drugiej strony no, my widzimy zasieki, widzimy budowę tego symbolicznego czy realnego muru odgradzającego nas od Białorusi. Czy te działania uznają państwo za niezbędne? Czy tak należało zrobić i w tym właśnie trybie? Ja jeszcze wrócę do poprzedniej wypowiedzi tutaj pana posła, ponieważ pan poseł twierdzi, że jest na tyle trudna sytuacja, że ten stan wyjątkowy, on jest jakby niezbędny. Ale trzeba też pamiętać, że granica Polski z Białorusią to jest granicą Polski i Białorusi, jest to granicą Unii Europejskiej, również granicą Sojuszu Północnoatlantyckiego. I w związku z tym są instytucje, które mogłyby wspierać też jakby uszczelnianie tej granicy. Przecież jest Agencja Europejska Frontex, pan poseł kiwa głową, ale tak, ona się zajmuje właśnie pomocą w tym. Ja wiem, że minister Ziobro śmiał się, że może skierować tylko i wyłącznie służby nasze polskie. Otóż nie, proszę państwa, ta agencja Frontex, agencja europejska, na której został notabene budżet w ostatnim czasie zwiększony, w budżecie Unii Europejskiej, może skierować również funkcjonariuszy innych państw po to, aby wspierać uszczelnianie tej granicy. Mówimy o tej wojnie hybrydowej tak zwanej. To dlaczego rząd w ogóle zwrócił się z prośbą do zespołu NATO do spraw walki z zagrożeniami hybrydowymi? To są instytucje, które należy wykorzystać, a potem w ostateczności zastanowić się, czy to... Bo ja uważam, że stan wyjątkowy jest jakby już takim jakby decyzją ostateczną w tym wszystkim. Należy skorzystać z tych wszystkich tych. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną kwestię. W 2014 roku powstał dokument, który mówił o tym, jak należy się zachowywać i jakie działania należy podejmować i co należy zrobić w związku właśnie z konfliktem na Ukrainie. Donald Tusk wtedy zwołał wszystkich liderów opozycji. Również na tym spotkaniu był Jarosław Kaczyński. W spotkaniu akurat były podejmowane tematy wyzwań mających właśnie, znaczy wyzwań, jakie mogą należy podejmować w związku z wysokim zagrożeniem właśnie napływu imigrantów z Ukrainy. Poseł. Więc to są takie sprawy, które należy najpierw zweryfikować, zwrócić się z prośbą o to wsparcie, a potem decydować o tak drastycznych środkach. Dobrze, to panie pośle, czy rząd próbował się, tak jak pani poseł mówi, konsultować z Frontexem, innymi agendami NATO na przykład? No i dopytam jeszcze, czy ten mur, czy te zasieki są niezbędne? Panie redaktorze, szanowna pani poseł, rzecz nie polega na tym, żeby rozmawiać, mówić, tylko żeby działać, bo tak naprawdę z tych rozmów i z tych prowadzonych debat na temat Ukrainy nie wynikło nic poza tym, że Ukraina utraciła Donbas i Krym, więc z mówienia nic nie będzie. Natomiast mówi pani o Frontexie, o innych służbach europejskich. Ja przypomnę państwu, że granica w największej swojej części pomiędzy Polską a Białorusią jest granicą lądową, natomiast popatrzmy na skuteczność działania Frontexu na granicy południowej Unii Europejskiej, gdzie to jest granica morska, o wiele trudniejsza do sforsowania, więc zapytajmy mieszkańców Lampedusy albo innych wysp greckich, jak oni oceniają pracę Frontexu i służb granicznych europejskich. No, szanowni państwo, Grecja z tego co wiem, to nie zwróciła się właśnie z prośbą o to i miała duży problem. O trudniejszą granicę morską była forsowana, bo tam są przecież nie emigranci, tylko uchodźcy, po prostu wchodzili w Unię Europejską, przepraszam za to określenie, ale wchodzili jak w masło. Więc proszę tutaj nie mówić, że my możemy się oprzeć na Frontexie. Stanowisko Komisji... Grecja nie zwracała się z prośbą do Frontexu. Stanowisko Komisji Europejskiej jest jednoznaczne, popiera działania w Polsce, bo widzi, że to zagrożenie jest realne
na dzisiaj bardzo poważne. Stąd też te zasieki, bo naprawdę no, pomimo tego, że od wielu lat kontrola granicy jest wzmacniana, są nowoczesne systemy monitorujące przekraczanie granicy, tym niemniej przy tym dużym zagrożeniu spowodowanym przez działanie Łukaszenki i przez działanie służb specjalnych Białorusi, no, bez tych zasięgów. No właśnie, panie pośle, bo pan mówi dużym, ale niektórzy z kolei mówią, no ale to tylko 32 osoby, więc... Panie redaktorze, znaczy... ale przepraszam, proszę słuchać komunikatów. To są 32 osoby, które tak naprawdę są osobami medialnymi. To jest grubo ponad 100 prób przekroczenia granicy na dobę. Więc to nie jest 32 osoby, które sobie koczują, które są dozorowane przez specjalne służby Białorusi, które są tam zaopatrywane. No przecież tam pewnie trochę empatii z każdej strony by się przydało, ale tak naprawdę no, krzywda w cudzysłowie oczywiście im się tam nie dzieje, bo jeżeli mają dostarczane papierosy, żywność, wodę i tak dalej, agregaty, żeby mogli korzystać z telefonów komórkowych, więc o czym my tu mówimy? My musimy skutecznie nie rozmawiać, tylko skutecznie działać, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, ale też, żeby zapewnić bezpieczeństwo to, co pani poseł podnosiła, całej Unii Europejskiej, ale również, żeby w NATO czuli, żebyśmy się czuli bezpieczni. Myślę, że na dzisiaj jeszcze nie ma takiej potrzeby, żeby obce wojska musiały reagować na naszej granicy, bo radzimy sobie z tym doskonale na dzisiaj sami. Ale ja przypomnę, że za chwileczkę się rozpoczynają manewry Zapad. Nie wiadomo, co się wydarzy na Litwie, co się wydarzy u nas, bo to naprawdę bardzo duża ilość wojsk rosyjskich, ale i białoruskich. Mówi się o ponad 200 tysiącach żołnierzy, którzy będą brać udział w tych manewrach. No, nie wykluczamy żadnej sytuacji. Stąd też to działania troszkę wyprzedzające, ale też no, na dzisiaj sytuacja jest naprawdę, szanowni państwo, bardzo poważna. Jeszcze raz przypominam o doktrynie Gierasimowa prowadzenia nowoczesnej wojny według nowej doktryny, czyli o tej wojnie hybrydowej, przygotowanie się do konfliktu militarnego. On nawet mówi, że te działania pozamilitarne dzisiaj są ważniejsze jak same działania militarne. Pani poseł, jedno zdanie. Jeszcze momencik. Ćwiczenia Zapad odbywają się raz na 4 lata i one zawsze się odbywały w miarę bezpiecznych warunkach. Czy kiedykolwiek były poprzedzone taką wojną hybrydową, jak jest dzisiaj? Ale to, nigdy. Panie po raz pośle, pierwszy ale mamy właśnie taką mówię, sytuację. Należy skorzystać z instytucji, które są ku temu stworzone. A dzisiaj sytuacja na granicy jest... Ale rzeczywiście jest korzystamy taka, z wojska, ale nie korzystacie z graniczy. Może jeszcze jedna kwestia, bo Frontex jeszcze ma jedną akurat takie zadanie, że monitoruje sytuację na granicy i raportuje. Może to chodzi o to, żeby nie było tych raportów, żeby nie było tej wiedzy, żeby się opinia publiczna nie dowiedziała, co tak naprawdę się dzieje. A naprawdę, pani poseł, naprawdę, opinia publiczna, naprawdę a służby, dzieje się, to są dwie różne rzeczy. Prób przekroczeń, wojnie hybrydowej, manipulowanie opinią publiczną. Ale jest zespół do zwalczania zagrożeń hybrydowych, tak samo w NATO. Możemy się naprawdę zwrócić. Ale te służby mają pełną wiedzę. Ale rozmawiajmy. Dzisiaj jest sytuacja taka, że potrzebna jest zgoda narodowa i musimy wszystko zrobić, żeby faktycznie zabezpieczyć tą granicę naszą. Bardzo się cieszę za to stanowisko. Ale również, ta dyskusja zapowiada bardzo, bardzo taką burzliwą dyskusję w Sejmie. Ona dzisiaj o 16:30. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Parlamentarzyści z Podkarpacia byli gośćmi pierwszego publicystycznego poranka w Telewizji Rzeszów. Do zobaczenia w takim razie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo wszystkim.